Witam w moich progach. Oj, serio, cały czas pracuję nad tym, jak się mam witać z ludźmi przez to. Ja się staram się najlepiej, jak mogę. Powiem wam tak, ostatnio zauważyłem taką bardzo ciekawą, bardzo ciekawą rzecz, którą zdarza mi się w ciągu tygodnia co najmniej kilka razy wykonywać. Podczas normalnego dnia, jadąc w autobusie, siedząc w domu, robiąc kupę, zdarza mi się zadawać sobie w głowie bardzo wiele pytań, które są w cholerę dziwne. Zadaję sobie pytania, jak na przykład: czemu ta baba nie uciszy tego dziecka? Po co ona pociera tą monetą automat? Przecież to nic nie daje. Powiedzcie, że wystaje z dupy metka? Jak teraz podrapię się po kroczu, to ludzie będą na mnie krzywo patrzeć? O, jak ktoś może mieć takie spocone plecy? Dzień dobry. Macie mnie? Jestem dziwny, ale jeżeli ja jestem dziwny, to w takim razie inni są wszyscy tacy sami. A czy to nie wydaje się trochę frustrujące? Więc skoro ja jestem dziwny, a cała reszta jest taka sama, to czy nie wydaje się to trochę frustrujące i nudne? Tak. Nie. Tak. W tym vlogu odpowiem na kilka tych bardziej interesujących, myślę, pytań. Pytanie pierwsze. W sumie dwa kciuki to już jest drugie, więc pytanie pierwsze. Czy pocieranie monetą automat rzeczywiście działa? Więc przytoczę tylko fragmenty z jednego forum, które wydaje mi się najbardziej wierzytelne. Ktoś napisał na tym forum: pocierając monetą automat, magnesujemy ją, przez co szybciej jest rozpoznawana przez maszynę w tym automacie. Okej, wydaje się to racjonalne wytłumaczenie. Natomiast ktoś bardzo szybko odpowiedział: jak nam magnesować monetę? Otóż nie można, ponieważ jest wykonywana z takiego stopu metalu, który się nie magnesuje. Nie martwcie się, bez paniki, ja też wiele razy tak robiłem. Nie raz, nie dwa, nie trzy, nie cztery. Dobra, chyba się nie przedstawiłem na początku. Nazywam się Patryk Szczepanik, a.k.a. Szczepanikow. Nazwa się wzięła, nie powiem skąd. Nie. Pytanie drugie. Dlaczego drapanie po kroczu uważane jest za coś dziwnego? Wyobraźmy sobie sytuację. Jadę w autobusie. Ludzi tłum. I nagle coś mnie zaswędziało. A naturalnym odruchem jest po prostu się podrapać. I gwarantuję wam, że jeszcze gorzej wygląda to, jak próbujecie podrapać się bez użycia rąk. Kurwa, wysiadaj, bo kurwa ludzie wysiadają, kurwa. Albo podrapać się niepostrzeżenie, to już w ogóle. Dobra, wyjdziesz, mistrzu, i dawaj kurwa tego buta, no. Naturalnym odruchem jest po prostu się podrapać. Poróżmy jeszcze sytuację u dziewczyn. Stoi dziewczyna w autobusie. Ludzi tłum. No i nagle coś się zaswędziało. Może wpadł jej tam okruszek, może wleciała jej ta mucha, osa. Mnie to na przykład w ogóle nie dziwi. To nie jest jakaś strefa bezswędna. Strefa bezswędna. Poszczególne miejsca na ciele nie wywołujące efektu swędzenia. Myślę, że problem leży w nas, a raczej w naszym toku rozumowania. Po prostu myślimy, że to jest coś dziwnego. I gdybyśmy tylko ten tok myślenia zmienili, byłoby o wiele łatwiej w ciągu dnia. Możecie to zrobić. Proszę. Tyle ode mnie w tym tygodniu. Jeżeli zgadzacie się ze mną w kwestii drapania, proszę o łapę w górę, to bardzo pomaga. Jeżeli się nie zgadzacie, proszę o łapę w górę, to bardzo pomaga. Nie, tak serio, jeżeli nie, to napisz na dole komentarz, dlaczego nie? I dlaczego jestem dziwny? It hurts so much! Dodatkowo oczywiście zapraszam do polajkowania mojego fanpage'a. W zasadzie już mam 200 fanów na fanpage'u. I zawsze pokazuję złe liczby palcami. Ale to już przywykłem. No i oczywiście subskrybowania kanału, bo to też jest bardzo ważne dla mnie. Jestem